Cześć, jestem Filip, witam Was w Fabryce Naukowców i naszym laboratorium. Poznajecie? Oczywiście trzymam w ręku baterię. Na co dzień używacie ich do zasilania np. pilota do telewizora czy zegara ściennego. Dzisiaj skonstruujemy własną baterię. A wiecie z czego? Z ziemniaka. To doświadczenie jest nieco trudniejsze. Będziecie potrzebować pomocy kogoś dorosłego i drobnych zakupów. A co będziecie potrzebować? Będziecie potrzebować dwóch ziemniaków, 9 kabelków o długości około 15 cm. Każdy kabelek powinien mieć ściągniętą izolację na długości około 2 cm z każdej strony. Będziecie również potrzebować jakichś blaszek miedzianych, takie, co znajdziecie w domu, oraz 8 blaszek cynkowych. Ja użyłem zwykłych podkładek. Żeby zobaczyć, że nasz prąd naprawdę płynie, przydadzą się również diody. No to lecimy. Każdego z ziemniaków kroję na 4 części. Części nie muszą być równe. W każdej z nich wykonuję 2 otwory, w które później włożę blaszki. Do każdej części ziemniaka wsadzam po jednej blaszce cynkowej oraz jednej miedzianej. Nasze ziemniaki muszę teraz połączyć. Bardzo ważne jest, aby łączyć zawsze blaszkę miedzianą z cynkową, więc przechodzę do roboty. Dobrze, mam wszystko połączone. Jak widzicie, mam tutaj 2 końcówki. Z jednej strony kończy mi się blaszką cynkową, natomiast z drugiej miedzianą. I do tych końcówek również przyczepiam wolne przewody. No i już! Bateria gotowa. Sprawdźmy teraz, czy działa. Biorę 2 końcówki i przykładam delikatnie do języka. Czujecie delikatne mrowienie? To oznaka, że prąd płynie. Spróbujmy teraz zapalić diodę. Z jednej strony złapałem diodę przewodem, natomiast z drugiej strony dotykam. Jak widzicie, dioda zapala się. A to już ostatecznie dowodzi, że w naszym obwodzie płynie prąd. No więc, jak to się dzieje? Skonstruowaliśmy właśnie baterię. Każda bateria jest skonstruowana z ogniw. Ogniwem jest nasz ziemniak z wbitą blaszką cynkową oraz miedzianą. Prąd pojawia się, ponieważ między blaszkami zachodzi reakcja. Ziemniak tak naprawdę nie ma tutaj dużo do gadania. On jest tylko ośrodkiem, w którym całość przebiega. Pierwszą baterię skonstruował fizyk Alessandro Volta. Jego bateria, tak naprawdę stos, była zbudowana w taki sposób, że były ułożone blaszka miedziana, następnie bibułka nasączona kwasem siarkowym, blaszka cynkowa, miedź, kwas, cynk, miedź, kwas, cynk. I tak wiele takich ogniw. W ten sposób również udało mu się wytworzyć prąd elektryczny. Zapewne zadajecie sobie pytanie, co jeszcze możemy zasilić takim ogniwem? No więc powiem Wam szczerze, dioda to już jest naprawdę dużo. Telefonu taką baterią nie naładujecie. Musielibyście ułożyć naprawdę bardzo dużo tych ziemniaków, bardzo dużo ogniw połączyć ze sobą, aby otrzymać prąd, który byłby w stanie to zrobić. Zbliżamy się do końca, więc czas na małe pytanko. Jak widzicie, dioda przy przyłożeniu kabelka z jednej strony nie zapala się. Dopiero po przyłożeniu
drugiego kabelka, ta zapala się. Więc jaki jest podstawowy warunek przepływu prądu? Odpowiedzi wpiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o dawaniu łapek w górę, o subskrybowaniu kanału, bo nowe filmiki już niedługo. Na razie!